kimkolwiek. Koliber, proszę. Pan wspomniał postać kardynała Richelieu, wspomniał pan taką kategorię jak racja stanu, więc porozmawiajmy przez chwilę o polityce wschodniej. Mhm. Jak ostatnio usłyszałem, że Polska ma zamiar formować jakiś wspólny batalion z Ukrainą i Litwą, to po prostu mi ręce opadły i wszystko inne też. Nie wiem, czy pan wie, ale Litwa na przykład regularnie szykanuje tamtejszych Polaków, których jest 300 tysięcy, więc stanowią 10% ludności. Do tej pory nie można pisać na Litwie nazwisk w polskim języku. Do tej pory przybija się drakońskie kary tylko za to, że miejscowi Polacy wywieszają w języku polskim nazwy ulic. I takie państwo wspieramy. Że już nie wspomnę o wspieraniu Ukrainy, która się staje coraz bardziej państwem bandyckim, szykanującym nie tylko Polaków, ale i miejscowych Rosjan i stawiającym pomniki nazistowskich zbrodniarzy, takich jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. A już szczególnym policzkiem było ustanowienie Święta Państwowego Ukrainy 14 października, czyli dnia założenia UPA, formacji nazistowskiej, formacji zbrodniczej, formacji ludobójczej, bo odpowiedzialnej za rzeź 30 tysięcy Polaków na Wołyniu. Czy panu się przypadkiem nie wydaje, że Polska prowadzi politykę, no przepraszam za słowo, ale frajerską? Wspomagamy Ukrainę i Litwę i nie żądamy nic w zamian. Czy dla pana jest to w porządku? Powiem tak, wie pan, akurat tu pan trafił na gościa, który się 4 lata tym zajmował, bo byłem w takim parlamentarnym, takim gremium polsko-litewsko-ukraińskim. Rzeczywiście z Litwinami problem dotyczący nazewnictwa ulic i pisania nazwisk po polsku poruszaliśmy zawsze. Jak prawica dochodziła do władzy, to zawsze mieliśmy z tym problem. Ja pan reprezentuje prawicę, rozumiem, tak? No to właśnie przez nich mieliśmy ten problem, bo jak była ta strona lewicowa czy centrowa, to jakoś się łatwiej rozmawiało. Ale odłóżmy to, bo to są... Przez 7 lat, żeby to zmienić. Tak. Proszę wchodzić, nic mnie i tak z równowagi nie wyprowadzi, jak pan nie miało wyprowadzić z równowagi, panie pośle. I teraz idzie mi o to, że rzeczywiście tu jest problem, ale to są zaszłości historyczne. W Sejmie nawet odbywają się takie spotkania, że przyjeżdża pan Węclowa, jeden z najwybitniejszych Litwinów. Mamy spotkania w tej sprawie i Litwa należy do Unii Europejskiej. Musimy sobie z tym poradzić, ale na tym niestety polega polityka i czas, który musi upłynąć. Jeżeli idzie o Ukrainę, nie ma innej drogi. W moim pojęciu i cała Europa i Stany Zjednoczone to naprawdę przyjmują do wiadomości, że silna Ukraina albo taka już uspokojona, demokratyczna Ukraina jest bardzo potrzebna. Zaszłości są okropne, historyczne, o których wiemy i które próbujemy rozwiązać i rozwiązujemy, gdzie się da. W związku z tym nie widzę innej drogi jednak, jeżeli byśmy się mieli w jakiś sposób bronić przed ewentualną agresją ze strony Rosji. I pozwoli pan, że w tej sprawie się z panem nie zgodzę. Natomiast rozumiem to, doskonale to rozumiem. Mam rodzinę, która poniosła najcięższe straty tam na wschodzie. Ale życie i polityka i świat to nie jest takie proste, że można coś załatwić w przeciągu paru lat. Proszę zwrócić uwagę, ja jestem wychowany jako chłopiec, dla którego język niemiecki był trupem. Nie mogłem usłyszeć słowa raus albo hände hoch, to już w ogóle. A w tej chwili mamy przyjaźń z Niemcami i ta przyjaźń gwarantuje nam stabilność i wsparcie. Może dlatego, że nikt sobie nie pozwoli w Niemczech na stawianie pomników Heinricha Himmlera albo Hansa Franka. Tymczasem niestety na Ukrainie Zachodniej pomniki Stepana Bandery straszą nie tylko w Lwowie, ale i w innych miastach. Uwaga, bo ja tu nie jestem w takim sprawdzianie, że ja nacisnę tu komputer i zaraz panu pokażę, ile grup nazistowskich i faszystowskich było w Niemczech. Sam brałem udział w Weimarze w 1999 roku, gdzie właśnie prawicowi nacjonaliści skinheadzi chcieli rozwalać kraj. Kiedy była Liga Republikańska, były podpalane domy i Hitler był dla nich wzorcem i jest do tej pory. Więc nim pan takie zdanie wypowie, proszę spokojnie sobie przypomnieć lub wiedzieć, jak jest naprawdę. Tymczasem młodzi ludowcy.